Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Wycenię monety srebrne, całą kolekcję jednego widza bądź część jego kolekcji. Po raz pierwszy robię coś takiego, że tylko jednej osoby na filmie wyceniam monety, ale podjąłem się tego, ponieważ zdjęcia są bardzo pięknie wykonane i czytelne. Jeżeli gdzieś się pomylę, to sami możecie mi napisać: pozycja numer 3 wyceniłeś za tanio, ponieważ stan jest taki i taki, bądź wyceniłeś za drogo, nic się nie stanie, wszyscy ci, co się znają, mogą brać udział tutaj w wycenie. Natomiast ja szybko na podstawie ostatniego miesiąca licytacji danych monet na aukcjach Allegro wyceniłem średnie ceny. Mówię średnie, bo oczywiście za miesiąc ceny srebra mogą być większe bądź mniejsze, bo popyt się zwiększy bądź zmniejszy. Póki co wszystko idzie do góry, jak wiecie, a więc słuchajcie, zaczynamy. A więc pozycja numer 1, 10 tysięcy papież 87 roku, 60 zł, pomiędzy 60 a 65 za tą monetę. Pozycja 2, papież 1000 zł nominał rok 82, 35-40 zł. Pozycja numer 3, 10 zł sobieski 33 roku, 500 a 600 zł dla tej monety. Później 5 zł statek 36 roku, pomiędzy 300 a 350 i piąta pozycja, głowa kobiety 33 rok 40 zł. Pierwszych 5 pozycji jest za nami. 2 złote Piłsudski 34, szósta pozycja pomiędzy 60 a 70 zł. Siódma pozycja, znowu papież 82 roku. No to ta sama cena pomiędzy 35 a 40 złotych. Ósma pozycja, 2 złote statek 36 roku, pomiędzy 60 a 70 złotych dla tej monety. Potem znowu 10 tysięcy papież 87 roku, pomiędzy 60 złotych a 65 i piękna moneta na pozycji 10 Traugut, nominał 10 złotych 33 rok, pomiędzy 600 a 700 złotych dla tej pięknej monetki II Rzeczypospolitej. Pozycja 11, również przepiękna moneta Piłsudski Strzelecki, 34 rok, 800 zł. Pozycja 12, 5 zł Strzelecki z Piłsudskim, 34 roku oczywiście, 250 a 300 zł dla tej monety. Pozycja numer 13, Solidarność, przepiękna moneta, uważam, to moneta jednouncjowa. Szkoda, że nie było więcej roczników, nie wiem dlaczego zaniechano tego. 100 tysięcy z Solidarnością 90 roku, jedna uncja srebra pomiędzy 180 a 200 zł dla typu monety A, tej najtańszej. Mamy typ B i typ C. 5 zł Piłsudski 36, szósty rocznik 40 zł. 50 tysięcy Piłsudski, 15 pozycja 88 roku, 65 a 70 zł. 10 zł głowa kobiety 32 roku, pomiędzy 90 a 100 zł. I 2 zł głowa kobiety 34 roku, pomiędzy 25 a 30. I tu się zdziwiłem, że te dwójeczki poszły, ich ceny do góry. Bardzo mnie to zadziwiło. Słuchajcie, było to na szybko. Jeżeli ktoś chce wysłać, jeżeli ktoś chce wrócić, to daję sobie stop klatkę. Zdjęcia są wzorowo wykonane. Jeżeli ktoś chce, żebym wycenił całą jego kolekcję, to musi takie piękne zdjęcia zrobić. Poczekać sobie na światło słoneczne, dobry kąt nachylenia zdjęcia i voilà, wszystko wyjdzie idealnie. I pamiętajcie, ceny możecie mnie tutaj poprawić. Numery mieliście podane co do pozycji. Na licytacjach wystarczyło, że ktoś napisał piękna bądź mennicza, lepsze zdjęcie zrobił i już ceny były większe, a nie stanowiło to o lepszej kondycji tej monety, tylko ktoś opis zrobił lepszy, na przykład do danej licytacji, że mennicza, piękna, ładne zdjęcie i już cena była większa. Dlatego słuchajcie, jeżeli gdzieś się pomyliłem, uważacie, że moneta tańsza bądź droższa, to pisać śmiało, wszystko będziemy korygować i zobaczymy, jak to wyjdzie. A więc całość tej kolekcji wyceniam na kwotę pomiędzy 3200 a 3580, ceny uśrednione. Tak jak powiedziałem, na licytacjach często z niewiadomych powodów ceny są większe bądź mniejsze. Wszystko będzie zależało od licytacji, ale cena około tej kwoty, której powiedziałem. Tak jak powiedziałem jeszcze wcześniej, kto chce, to wysyłać zdjęcia na Instagramie do wyceny. Całość kolekcji to zapraszam, piękne zdjęcia wykonać i nakręcimy filmik. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Kto tutaj dotarł, to piszemy hashtag srebro. Trzymajcie się i do następnego. Hej!